Znajdujemy się w Multikinie w Złotych Tarasach, gdzie za chwilę odbędzie się przedpremierowy pokaz filmu Agnieszki Holland W ciemności. Jest to polski kandydat do Oscara. Następnie odbędzie się konferencja prasowa. Zapraszam na relację. Scenariusz do filmu napisał David Shamoun. Film W ciemności został doceniony na wielu zagranicznych festiwalach filmowych. To, co mnie między innymi zachęciło do scenariusza i co mnie w nim tak spodobało się od pierwszego wejrzenia, to było właśnie to, że on od początku, wszystkie te postacie są bardzo żywe, z krwi i kości, nie są takimi pozbawionymi twarzy właśnie jakimiś zniosłymi ofiarami. Najnowszy film Agnieszki Holland opowiada historię lwowskiego kanalarza i drobnego złodziejaszka oraz uratowanych przez niego Żydów. Film w gruncie rzeczy, jeśli można użyć takiego słowa w przypadku zagłady, bardzo subtelnie pokazuje tę całą ikonografię holokaustową, te druty kolczaste, to wszystko i tak dalej, i tak dalej. To gdzieś na początku filmu to widzimy, a później strasznie mocno skupia się na człowieku, prawda? Kreacja Roberta Więckiewicza, który wcielił się w niejednoznaczną postać Leopolda Sochy, została doceniona przez recenzentów w zagranicznej prasie. Socha się właściwie zmienia i nie zmienia. No, Socha jest takim człowiekiem, jaki był zawsze. Po prostu tak go to niesie, że w pewnym momencie jego emocje, jego wybory, jego poczucie odpowiedzialności go pchają w stronę dobra. Ja po prostu nie wierzę w takie cudowne przemiany, nie wierzę w takie sytuacje, że mówimy sobie, od dzisiaj będziemy dobrzy i to się spełnia. To mi przypomina przyrzeczenia noworoczne, które już 3 stycznia właściwie już o nich zapominamy, prawda? Agnieszka Grochowska zagrała Klarę Keller. Jak sama twierdzi, trudno jej było wyjść z roli po zakończeniu zdjęć do filmu. W filmie po prostu było tak, że w jakimś sensie co ja bym nie robiła, to po prostu to nagle wchodziło tak głęboko we mnie. Znaczy tak bardzo, ja miałam jakiś sprzeciw wobec tego, że to było trudne po prostu, bo to gdzieś bardzo trudno jest oddzielić, powiedzieć sobie, dobrze, ja zostałam w domu, a teraz jestem kimś innym, bo nagle to po prostu cała fala po prostu nadchodzi i cię ciągnie w dół gdzieś. W takim projekcie to wszystkie sceny wydają się bardzo trudne, bo jednak to jest wielki ciężar, no, pracować z Agnieszką Holland przy międzynarodowej koprodukcji, gdzie no wiadomo, że to już nie są przelewki. No, wielki zaszczyt po prostu dla mnie, że mogłem w tym wziąć udział. To... Większość zdjęć była kręcona w kanałach, co przysparzało trudności ekipie realizacyjnej. No, naprawdę nie było przyjemne w tej wodzie się taplać potąd, a już naprawdę było bardzo nieprzyjemnie w prawdziwych kanałach, gdzie było rzeczywiście bardzo zimno i po prostu niesympatycznie. Bardzo ważnym elementem filmu jest operowanie światłem. Najtrudniejsze było to, by zbudować taką ciemność, w której będą mogli doświadczyć widzowie. Ważne było to, żeby widzowie w tej ciemności też się trochę poczuli zagubieni, bo dzięki temu mogli być bliżej uczuć naszych bohaterów. Ja chciałam, żeby było ciemno po prostu. Jola najpierw myślała, że tak troszeczkę to oszuka i potem w kopii to ściągnie, ale bardzo protestowałam, jak właśnie mówiłam dzisiaj. I było, no, było ciemno na planie. Wydaje mi się, żeśmy odtworzyli dość wiernie jakąś taką istotną prawdę tych wydarzeń, tych ludzi, co zresztą ta osoba, która to pamięta bezpośrednio, a która żyje jeszcze, czyli Krystyna Giger, potwierdziła, bo ona odebrała ten film jako niebywale prawdziwy. Film Agnieszki Holland to mocny, poruszający obraz ze znakomicie odegranymi rolami i doskonałymi zdjęciami. Miejmy nadzieję, że zostanie doceniony przez polskich widzów oraz Amerykańską Akademię Filmową.